Dzień dobry, Marcin Wyrostek, akordeonista z Jeleniej Góry. Pokochałeś Śląsk, te klimaty? Właśnie tak, na pewno cegłę, klinkier, który jest wszędzie wszechobecny. I oczywiście cyję, którą poznałem tutaj. Co to jest cyja? I to jest chyba najważniejsze słowo teraz w moim słowniku. Marcin Wyrostek to akordeonista, który zdobył szczególną popularność, wygrywając polską drugą edycję popularnego talent show. Jeszcze przed udziałem w programie zachwycał swą muzyką. Wielokrotnie występował w krajach takich jak Czechy, Holandia, Irlandia, Litwa, Niemcy, Słowacja, Szkocja, Szwajcaria, Ukraina, USA, Węgry czy Włochy. Dokonał wielu nagrań dla polskich i zagranicznych stacji telewizyjnych. W jego repertuarze znajdziemy muzykę poważną twórców takich jak Bach, Vivaldi, Kaczaturian, Mozart, a także rozrywkową, jazzową, latynoamerykańską, francuską, argentyńską, klezmerską, a nawet etnofolk. Gdy schodzi ze sceny, dzieli się wiedzą z innymi. Jest wykładowcą Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Wspólnie z instytucjami kulturalnymi i wybitnymi artystami, także zagranicznymi, tworzy fenomenalne koncerty, które cieszą się uznaniem krytyków. Takie aktywności artysta podejmował do tej pory, a jak będzie wkrótce, tego nie wiemy. Ale znając pomysłowość i pracowitość Marcina Wyrostka, na pewno swą muzyką przeniesie nas do niezwykłego świata. Grasz od 4 roku, od 7 występujesz publicznie. Pamiętasz ten moment, kiedy po raz pierwszy miałeś w ręku akordeon? Przypominam sobie dzień, w którym chodzę w domu u nas w Jeleniej Górze, od kuchni do dużego pokoju, tak po korytarzem i grałem pierwsze umpa lewą ręką na akordeonie. Dźwięk, akord i bas, który to mi pokazał mój tato. Pamiętam, to był taka pierwsza moja rzecz, którą pamiętam, pierwsze wspomnienie z akordeonem. No i potem kolejnym wydarzeniem, takim już dla mnie dużym wydarzeniem, był występ w szkole muzycznej na zakończenie pierwszej klasy. I ja z tym akordeonem potem wracałem z tej szkoły jeszcze z moją siostrą. To ulica Piłsudskiego w Jeleniej Górze i szliśmy tak troszeczkę naokoło, mijaliśmy cukiernię w Jeleniej Górze i moja siostra była starsza 3,5 roku, więc już bardziej taka rozgarnięta. Ja miałem wtedy 7 lat, siostra 9,5. I mijając tą cukiernię, zainteresowaliśmy się oczywiście, co tam jest za tą witryną, jak to dzieci. I właściciel tej cukierni wyszedł i zapytał się, czy ja na tym akordeonie potrafię grać, bo ja ten akordeon niosłem tak w ogóle bez fotorału na plecach. Ja mówię, tak, zagrałem tam jedną piosenkę, którą grałem na zakończeniu roku i za to ten właściciel tej cukierni nas poczęstował słodyczami. Powiedział, to wybierzcie sobie, co wam tutaj się podoba. To też pamiętam do dzisiaj, tą taką euforię, tą taką radość, nie? Że, że zarobiłeś. I w ogóle, że możesz coś sobie wybrać, nie? Na co maszkolwiek ochotę. Jesteś drugim w rodzinie akordeonistą. Dziadek sprzedał krowę, aby kupić instrument. Tak, mój dziadek sprzedał krowę. U mnie w domu właśnie na takim honorowym miejscu jest ta Wiktoria, ten akordeon, który był kupiony wtedy za tą krowę. I mój tato właśnie dzięki temu mógł się już uczyć na akordeonie, a mój tato dojeżdżał pociągiem, pamiętam, do ogniska muzycznego na zajęcia. Później zdał do liceum muzycznego we Wrocławiu na klarnet, ale właśnie w tym młodzieńczym wieku chciał ten akordeon. I mój dziadek tutaj sprezentował mu ten instrument i tato opowiadał właśnie, już zaczął jakiś zabaw. Mój tato był takim muzykiem, amatorem, pasjonatą muzyki. Całe życie jego muzyka prowadziła. Od razu pokochałeś muzykę, akordeon. Nie myślałeś o innych instrumentach? Jak się urodziłem, miałem, nie wiem, 2 dni, mój tato gdzieś był chyba gdzieś na wyjeździe, w pracy i jak wrócił, to
spojrzał na moje rączki, takie maciupkie, i powiedział mojej mamie, to będzie akordeonista. I tak zostało już postanowione. Więc potem jako dziecko, ten powiedzmy sześciolatek, dostałem ten akordeon i grałem na tym akordeonie. Było to, dla mnie to takie naturalne, oczywiste. Ale to chyba ta taka moja wewnętrzna pasja do tego instrumentu zrodziła się dopiero w szkole muzycznej, jak klasę akordeonu objął świetny nauczyciel, rewelacyjny nauczyciel Wiktor Oleszkiewicz, który przyjechał z Białorusi, właśnie przesiedlił się do Jeleniej Góry i objął klasę akordeonu i on mnie tam zaczął wtedy uczyć. Godzinami ćwiczyłeś w garażu, skąd taka determinacja? Bo on był bardzo wymagający, bardzo ostry i pamiętam, że przyszedłem raz na lekcję i rzeczywiście nie poćwiczyłem jakiegoś utworu. Zagrałem kilka dźwięków i była tylko komenda, chodź w dom, dziękuję, do widzenia, już mnie wyrzucił z lekcji. Więc nie było dyskusji, ale był bardzo wymagający i miał niesamowite metody, jeżeli chodzi o ćwiczenie. Uczył mnie wielu, wielu, wielu rzeczy. Większość akordeonistów wybiera inną ścieżkę kariery. To od razu zacząłeś dążyć, wiedziałeś, że chcesz iść do show biznesu? Nie nazwałbym tego show biznesem. Ja właśnie miałem taki swój pomysł, że chcę grać na akordeonie. I pomimo tego, że właśnie czy studiowałem, czy skończyłem studia, to mój tryb życia był taki sam. Ja cały czas zawsze jeździłem na jakieś koncerty, konkursy, udzielałem się w tysiącu miejsc. Po to, żeby po prostu grać i ten show business, tak nazywając go tak brzydkim określeniem, pojawił się zupełnie też przypadkiem. Ja szukałem jakiejś takiej drogi, żeby zadziałać, żeby się wydarzyła w moim życiu jakaś taka magiczna chwila. Czasami się słyszy o takich różnych historiach u pewnych osób, że coś się tam takiego magicznego zdarzyło i to ruszyła jakaś machina, a potem życiowa. I ja bałem się, że to przegapię, więc ja jeździłem naprawdę w setki miejsc. Spałem zawsze w samochodzie i gdzieś grałem. Spałem w samochodzie i grałem. Spałem w samochodzie i grałem. I to trwało latami. Na tej drodze do sukcesu były bardzo trudne chwile. Grałeś na ulicy, od instrumentu odpadały guziki, ty je kleiłeś. Byłem już troszeczkę taki chyba przepracowany, bo jestem jednak, mam taką cechę po moim tacie, jestem troszeczkę takim, muszę się przyznać, pracocholikiem i jak już się za coś biorę, to może trwać dzień i noc, ja mogę nie jeść, nie spać i coś takiego uprawiałem latami. I zacząłem po prostu sobie zdawać sprawę, że chyba to jest jednak jakaś taka moja fanaberia, że ja chcę grać na akordeonie, więc trzeba będzie jednak coś robić innego w życiu. I pamiętam, że w 2009 roku jakieś były też pobyty szpitalne, no bo też organizm już mówił nie. I ja zacząłem sobie tak uświadamiać, że chyba jednak głową muru nie przebiję. I taki chyba deadline sobie postawiłem 2009 rok. I akurat szczęśliwie na początku roku przypadkiem z jakichś tam różnych wydarzeń, sytuacji poprzedzających nagraliśmy płytę w studiu radiowym Polskiego Radia Katowice. Płyta się ukazała jesienią, trwał cały proces jeszcze układka i tak dalej, i tak dalej. I akurat też w tym roku jakoś przyszedł pomysł na program Mam Talent. Akordeon to instrument stosunkowo młody, wszedł niedawno do sal koncertowych na estradę. Jak on się sprawdza w muzyce pop? Sprawdza się, myślę, że w każdym gatunku muzycznym. Ja właśnie bardzo eksperymentuję i nagrywam płyty jako muzyk też sesyjny i to z osobami, które grają muzykę popową, rockową, metalową, bardzo różne klimaty. To było Lady Punk, Kaja Merlerodowicz, Stanisława Celińska, czy też muzyka i klasyczna, muzyka jazzowa, etno, folk. Ten instrument ma naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych twarzy i można go wszelako wykorzystać. Którą twarz najbardziej lubisz? Ja przechodzę cały czas jakieś takie przeobrażenia. Pamiętam, że muzyka bałkańska to było coś takiego, co mnie wciągnęło właśnie jak byłem w czasie jeszcze liceum. Później Astor Piazzolla, też w międzyczasie Astor Piazzolla, muzyka argentyńska, tango. W międzyczasie poznałem twórczość Ryszarda Galliano i nagle zacząłem chłonąć jego muzykę. Studia w Katowicach dalej prowadziły tą moją ścieżkę taką jakby tak zwaną klasyczną, poważną, jak to nazwać tak, żeby to było prawidłowo. Ale w międzyczasie też muzyka varieté, bo poznałem mnóstwo akordeonistów z całego świata, którzy jakby
bazowali wokół gdzieś Francji, Fryderyka Deschampa, z którym akurat byłem w zeszłym tygodniu w kontakcie przy sytuacji. Ale to jest tak, pandemii. Że można być dobrym we wszystkim, w każdym gatunku? Nie wiem, czy dobrym, czy... Moim zdaniem to rozwija i jakby dla mnie, to mówię tutaj o mojej osobie, jakby mi to uzupełnia pewne jakby kolejne szufladki w głowie. Dźwięk akordeonu jest bardzo długi, może trwać nawet do 10 sekund. Powiedziałeś, że w tym czasie można bardzo wiele zbudować. To jest taki jego główny walor? Za to go kochasz? W ogóle ten instrument chyba kocham za to, że ma ten miech. I ten miech jest tym, tutaj tą duszą tego instrumentu. I ten dźwięk kreujemy od samego początku, jak dźwięk powstaje, do chwili jego zakończenia. I teraz z tym dźwiękiem możemy zrobić wszystko. Możemy go zacząć z forzato, możemy zaakcentować, zaatakować, możemy go delikatnie skreszendować na dźwięku, czyli tak jak na skrzypcach czy na instrumentach dętych. Mamy możliwości tutaj grania na klawiaturze, więc możemy grać złożone struktury akordowe. Są dwie klawiatury, można grać jeszcze muzykę polifoniczną. Są elementy sonorystyczne, perkusyjne na tym instrumencie do wykorzystania. Więc jest bardzo dużo możliwości i myślę, że jeszcze cały czas odkrywamy ten instrument i on cały czas się tak troszeczkę jeszcze uwspółcześnia, bo to jest młode dziecko, ma dopiero niespełna 200 lat. To cytat z Wyrostka. Nie chcę być trybikiem w machinie, chcę grać po swojemu. To nie znaczy, że to jest lepsze, to jest po prostu moje wyrostkowe. Stawiasz na interpretację i improwizację. Czytałem kiedyś fajny artykuł i było trafnie przedstawione coś, z czym ja się zgadzam, że czasami wykonawca jest porównywany do kelnera, który podaje potrawę, którą przygotował kucharz, komuś, kto jest w tej restauracji, tak? I ten kelner ma tylko tą rolę, żeby przekazać, podać coś gotowego odbiorcy. I ja się lubię na tym skupiać, żeby też mieć swój wkład interpretacyjny do utworów. I tutaj sobie pozwalam często naprawdę na wiele. I z tych utworów rdzennych, z tego materiału, który biorę na warsztat, często zostaje nawet 5% tylko materiału muzycznego, który gram. I to jest improwizacja, czy aranżacja, czy to opracowuję na mój zespół, czy na przykładowo orkiestrę, ale też zostawiam sobie zawsze duże pole takie do improwizacji na scenie, bo każdy koncert jest inny. W każdym koncercie, w każdym momencie mamy inny nastrój, jest inny dzień i co innego zjemy na śniadanie, co inaczej śpimy, co innego przeżyjemy w poprzedzającym, nie wiem, tygodniu na przykład. Więc publiczność też jest publiczność, inna, reagujesz na nią? Bardzo. Publiczność jest w sumie też najważniejsza i tu też była taka jakaś regułka na studiach, pamiętam, czym jest dzieło muzyczne. To jest to przedmiot intencjonalny, którego każdy rozdawa i tak dalej, i tak dalej. Chodziło o to, że dzieło powstaje, kiedy jest wykonawca i odbiorca. I właśnie to ma rzeczywiście znaczenie, bo nawet ja to widzę, słyszę to w nagraniach. Jak nagrywamy przykładowo jakieś utwory, płytę w studiu, a są nagrania koncertowe, to w tych nagraniach koncertowych jest inna coś innego, jest inna energia i to jest ciężko to zwerbalizować, ciężko to nazwać i opisać, ale jest coś takiego, co powstaje, więc to ma naprawdę duży wpływ i to też wtedy mnie inspiruje do całkowicie innego grania. Pracą i talentem osiągnąłeś sukces. Masz świadomość tego sukcesu i tego, że czasami on bywa groźny. Zgodzę się z każdym z tych aspektów, bo jest zawsze pokora, z tym myślę, że się wiąże, bo mam świadomość tej drogi, którą musiałem w przyszłości przejść, żeby być tu, gdzie teraz jestem w moim życiu, na jakim etapie życiowej drogi. I pamiętam, że zawsze o tym marzyłem i nawet, co jest dziwne, ja sobie pewne rzeczy nawet wizualizowałem w głowie, oglądając jakieś występy w telewizji festiwalowe. Tak sobie wymyślałem, jak to było fajnie być na tej scenie. I rzeczywiście potem po jakichś latach pojawiłem się na festiwalu w Opolu, w Sopocie. I to jest niesamowite, że jest jakaś taka chyba energia, przyciąganie. To, o czym myślimy, to nas gdzieś tam jednak kreuje i prowadzi. Ale to jest tak, że masz też zawsze taki strach,
że chwila minie, tak? Że to, ja bym chciał, żeby ta chwila trwała wiecznie. Nie chcę nie wiadomo czego, żeby teraz grać 1000 koncertów rocznie, tylko wielkie stadiony, Carnegie Hall i tak dalej. Ja się teraz naprawdę spełniam muzycznie, mogę się uzewnętrzniać właśnie z moją muzyką, z tą improwizacją, z tym, że wychodzę na scenę i próbuję jakoś tą zawsze tą salę i publiczność przenieść w jakiś inny wymiar razem z sobą. I mam nadzieję, że to, co jest teraz, będzie trwało i do tego myślę, jest ta właśnie świadomość tej drogi, która była za mną, tego, że właśnie fajnie, cieszę się, że to osiągnąłem, a jest też rzeczywiście strach, że nie wiem, że jutro na przykład obudzę się i nie będę mógł wstać, bo ten instrument jest ciężki i już go nie podniosę. Więc a zdarzyło mi się raz tak, że raz za nie mogłem, jeżeli chodzi o kręgosłup. Więc no, to są myśli, które zawsze mi towarzyszą, ale jak biorę akordeon do ręki, ćwiczę, sobie gram w domu, to o wszystkim zapominam i znowu się robi rano. Świadomość zadowolenia z tu i teraz jest bardzo ważna, ale ty idziesz do przodu spełniając marzenia, więc ja chcę zapytać, to kolejne marzenie musi przecież chyba istnieć. Istnieją kolejne marzenia, właśnie jestem w trakcie pracy nad nowymi projektami i paradoksalnie ten teraz czas kwarantanny, ten czas, kiedy byliśmy bardziej stacjonarnie w domach, tak? Ja miałem to szczęście częściej spać w łóżku swoim niż gdzieś w busie czy w hotelu, to wykorzystałem na to, żeby uskutecznić pomysły, które już miałem w głowie, a nie było na to nigdy czasu, nie było na to możliwości, żeby się tym zająć. I w tym teraz czasie powstał i projekt wspólny na uczelni naszej, na Akademii Muzycznej w Katowicach, utwór Seed of Hope razem z pedagogami naszej Akademii Muzycznej. Wprowadziłem taki mój projekt, który nazwałem A Cover. Akordeonowe wersje, covery akordeonowe, różnych znanych, nieznanych utworów, ale właśnie tutaj miałem pomysł taki z kluczem tego, aby pokazać na akordeonie, żeby pokazać, że na tym akordeonie można zagrać jeszcze coś, co nam się wydaje, nie wiem, popularne, proste, pospolite, ale można jakoś ciekawie to pokazać. I myślę, że też pokłosiem tego będzie trasa, płyta. Teraz też właśnie realizuję nagrania z orkiestrą AUXO i tu będzie 4, 8, może nawet 12 pór roku. I tu zahaczamy o kilku kompozytorów, więc całkowicie temat klasyczny, barokowy i też współczesny, ale to już też później. I pracuję jeszcze nad kolejnym materiałem płytowym, więc rzeczywiście są kolejne marzenia. Moim też marzeniem jest to, że się też uda zrealizować moją trasę jubileuszową, która właśnie w tym momencie miała się już kończyć. Niestety wszystkie koncerty zostały przeniesione na przyszły rok i tutaj mam na myśli Chicago, Katowice, Warszawa. Więc to teraz moje marzenie właśnie w tych czasach, żeby to się odbyło. Taką też lekcję życia chyba z tego czasu, teraz spędzonego bardziej w domu, żeby, ja się cały czas tego uczę już od wielu lat i chyba jest i tak jest troszeczkę lepiej, ale żeby zachowywać ten balans pomiędzy też tą moją pasją, tą muzyką, bo ja nawet mimo tej kwarantanny też siedziałem do rana z tym akordeonem i szedłem spać o 6, 7, 8, nawet nie spałem czasami. To wciąga, ale żebym ten balans zachowywał też jeszcze rodzinno-muzyczny, żeby zawsze ten czas tak organizować, żeby mieć też jak najwięcej czasu dla rodziny, bo teraz widziałem, jaki to jest dobry czas i szkoda to przegapić.